Pacia pobogi, ole Polacy zasypali, granat rzucony, KM zneutralizowany, polska siła, polska górą, widzowie, polska górą. Ojo, idzie cała horda teraz Polaków, pokażcie to, jest. Jo pierdziele, wojna polsko-niemiecka, to jest ten moment. Wszyscy napieprzają, rakiety, granat poleciał w środek. A więc kolejne przygody z Company of Heroes 2, a dzisiaj mamy partyzanty, ja pierniczę. Jakiś Norbert, pan Doritos, pan Hotdog i Gord. Wszyscy widzowie, czwórka łączy siły z polskim podziemiem, Polską walczącą, żeby pokonać Niemców na lasie, w lesie nawet Lien. Zobaczmy. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas kamikadze jakieś, morka, pacota jakieś dziwne, maskarania, espel, coś tam, no nieważne. Trzy razy Wehrmacht, teraz OKW. Kontra, jakiś Norbert, pan Hotdog, Mr. Doritos i Gord. Wszyscy ZSRR i wszyscy mają taktykę partyzancką. Czyli drużyny partyzantów, przechwytywanie meldunków, sieć szpiegowska. Można zrobić, że cała mapa będzie niewidzialna, nie? Wszyscy używają na przykład sieci szpiegowskiej i oznaczenie pojazdu. To też żaden niemiecki pojazd nie będzie miał ani chwili życia. Będzie cały czas dosłownie oznaczony. To będzie chore. Niemcy natomiast wybrali sobie doktrynę szturmową zmechanizowaną i doktrynę fortyfikacji na razie. Zobaczmy, co mają. Defensywny pośpiech, okej. Do saperów, ciekawe. Tutaj do tygryska, znowu tygrysek. Już zwyczajnie. Tu w panzer grenadierów. A nasi widzowie, zdolność taranowania ma większy zasięg. Okej. O, i ktoś tutaj właśnie niestety z wrogów opuścił na samym starcie mecz, no ale no życie. Polscy partyzanci tak wystraszyli Niemców, że musieli uciekać do mamy. Czołgi. O, patrzcie, mamy nawet coś do partyzanców. Są trudniejsi do trafienia. Niesamowite. Tutaj wszystko w KM-y. I patrzcie, najrzadsze biuletyny na świecie. Nadchodzą ze wszystkich stron Polacy. Czas regeneracji wysyłania partyzantów jest zmniejszony. Nigdy chyba nie widziałem czegoś takiego. I też tutaj trzy, ten obrona ojczyzny polskiej oczywiście. Szwabskie KM-y tutaj nawalają, ale został totalnie budynek okrążony z trzech stron. I kto jest botem, żeby wiedzieć zaraz. Botem jest zielony, czyli prawa flanka w teorii będzie miała łatwiej. Na razie Maksimy. Tutaj koktajl Mołotowa poleciał. Bardzo szybkie ulepszenie pakietów tutaj dla poborowych. I KM cały może się sfajczyć. Dlaczego on się jeszcze nie wycofuje? O, dopiero teraz? Ale to chyba nie wystarczy. Za mało. I wszyscy spłynęli. I czy na nowy oto, tak, zabrali i chyba się wycofają. O, niestety. Nie udało się ukraść tego karabinu maszynowego. Poborowi pod ciężkim ostrzałem. Bo KM, no Niemcy powozili do domów i jest ciężko ich wykurzyć. Polska przez 90% historii. To jest, sami partyzanci. I już praktycznie są właśnie tutaj, zaraz możliwość, o, jest odblokowany. Nie żyje! No niestety, KM znowu zmusza wszystkich chłopaków do odwrotu. Ubulwagen od bota i już rakietę WF-a. O, i zaczynają się, patrzcie, pierwsze oddziały, polnisze partyzan. KM-y ciągle nawalają do tych budynków. No tutaj artyleria, nie? Artyleria jakaś zapalająca byłaby świetna. Miejscowi partyzanci wychodzą, tutaj jest dom Wałęsy. Towarzyszu dowódco, możecie teraz wzywać lokalne siły partyzanckie. No, Polacy giną, nie? Zostali ulepszeni na ten pistolety maszynowe Pepesza. Ale jakimś cudem udało im się zbiec. Ja pierniczę. I odcięli bardzo ładnie niemiecki tutaj punkt na lewej flance. Jezu, ile tutaj tych partyzantów będzie chodzić, to jest... Ja już się boję. Będą wysyłani w jedno miejsce, no właśnie widzę tutaj spawner polskich partyzantów po prostu. Ci tutaj uciekli z tym KM-em. No właśnie, i dostają tutaj pakiety przeciwpiechotne. Zastępuje pistoletami maszynowymi, zwiększa liczebność drużyny o 1, przyznaje zdolność rzuć koktajlem Mołotowa i granat przeciwpancerny. Podczas gdy normalnie mają tylko tak naprawdę apteczkę i są właśnie raczej cięcy, bez żadnego uzbrojenia. Co ciekawe, bot zajął tutaj ten punkt zwycięstwa. Dziwne. I Polacy gonią Niemców.
O, takiego widoku nie widzi się zbyt często. Na plecach też tutaj znowu wyłażą z domu, rozbijają szyby. Skampieni są, oczywiście mają kamuflaż, jeśli chcą, właśnie za osłoną jakąś. Stolf, a ja Stolf, co to tutaj? Ta. Maxim, no dlatego widzicie, to są boty, nie? Wysłał swojego Raketenwerfera i tak naprawdę go stracił w sumie. No, dlatego nie chcę nigdy komentować gier z botami, kiedy jest ich zbyt dużo. O, koktajl Molotowa. Bardzo ładnie, zmusi ten KM właśnie do odwrotu wreszcie. Yeah, w tym domku się oby zabezpieczyli. Kolejny pakiet, ile to kosztuje? 45, jak widzicie, czyli naprawdę też nie jakoś super dużo. Ewentualnie można ich też ulepszyć na zestaw przeciwpancerny. Wtedy mają jednego Panzerschrecka. Ale raczej te szturmowe są raczej lepsze, no po prostu. Zwiększenie liczebności drużyny jest bardzo fajne. No bo problemem bardzo dużym partyzantów jest to właśnie, że oni mają... O, jak widzicie... bardzo niski współczynnik uniku. Więc bardzo łatwo ich trafić i zabić po prostu. Mają niewiele zdrowia, można to tak nazwać. Koktajl Mołotowa. No i ci tacy grenadierzy, jak stoną w takiej właśnie linii po prostu i czasem zaczną strzelać, to oni nie dobiegną nawet z tymi pepeszami. To jest ich największy taki... taka bolączka. O, siema Wiktor. Że gdzie twoja powtórka? No właśnie nie było cię, nie było ciebie Nexona, to i byli inni, więc... ciężko, ciężko było tak skomentować waszą powtórkę, skoro was nie było. Trzeba być tutaj, zwiększyć swoją punktualność. Kolejne pepeszki, opiel, ile tego? Raz, dwa, trzy. Tutaj, Jezu, cztery. Trzy. Trzy. Chryste, panie. Zajmowanie punktu. Co to? 2-2-2. No on też, jeśli... znaczy, no w sumie granatami mogą próbować go zarzucać. Wszystko gotowe, żeby właśnie dostać granatę w pancerz. Ale nie, nie dostanie, bo nie ma ulepszonego zestawu. Polacy są jak tyranidzi z Warhammera. Jo, pierdziele, polska szarańcza, nie? Niestety zostali przygwożdżeni. Są partyzanci, no właśnie są. Zrobimy prawdopodobnie tak, że właśnie po tej weźmiemy GT i później Wiktoria i raczej będzie koniec Liwy. Tak jest wstępny plan. Trzeba było szybciej zapłacić, tak, wojny magazynowe, wojny donate'owe. To zapłaci więcej. Tutaj znowu CKM. O, ale skradziony Raketenwerfer. A nie, to nie jest bot, to jest gracz. To jest żywy człowiek. Uuu, nie trafił w glebę. Ale jaja, i dalej się nie wycofał. O, porzucił go tak naprawdę. 222, załatwiony. To mnie rozwala, nie? Że ten bot naprawdę jest w stanie odbić ten punkt od aliantów. To jest trochę niepokojące. Kolejne 222. Partizany idą od boku. I pewnie chcieliby mu wlepić granaci przeciwpancerne. Już teraz rzucać, rzucać, Polacy! Rzucajcie to, proszę was. Nie. Wszyscy zginęli. No straciliśmy, ale przyzywanie ich, jak widzicie, 210 to nie jest wygórowana cena. Tutaj uciekają przed Polakami przez rzeczkę. Ja pierniczek, to wygląda. Niemcy przez rzekę ci gonią. Czołg Lucky Lux. Kurde, to jakiś Zizgan by się w ogóle przydał. O, wow, granacik. Ale jak oni... Kto ich tutaj roztegował? Partyzanci? Tak, partyzanci musieli rzucić granatem jakimś... Bo jakim, skoro... A, bo to jest odłamkowy! Boże, sorry, ja myślałem, że to jest granat przeciwpancerny. Ja zapomniałem, że tutaj dostają granat przeciwpancerny. Dobra, sorry. To był zwyczajny ich granat, Jezu. Ale mnie przytrolowali Polacy. O, rzut granacikiem, no ale... Jak widać, przeciwko pojazdom niezły to jest skuteczna broń. No i ten Maksimek raczej... O, ale się zniszczy! Czołg wroga, no za dużo powiedziane, stary, no ale pojazd zniszczony, to na pewno. Granat dymy. Chociaż pobolił, ole, Polacy zasypali, granat rzucony, KM zneutralizowany, polska siła. Polska górą, widzowie, polska górą. Ten tutaj jest uszkodzony silnikiem, próbuje się wycofać. Właśnie, ale brakuje broni przeciwpancernej, chociaż jeden oddział, o właśnie, tutaj mają Panzerschrecka, mają wtedy wykrywanie, granat pepanc. Najważniejszy ten Panzerschreck oczywiście.
Panzerschlecker. Polacy uciekają. Tutaj właśnie ten Maxim musiał też uciekać. Mamy Raketenwerfera już podprowadzonego. Cała lewa flanka zabezpieczona dla Polski. Ale Niemcy muszą nienawidzić właśnie Polaków. Ci przeklęci polscy partyzanci, nie? O! No, ten bot po prostu spamuje tymi pojazdami bez sensu. Walą te działa pewancy i rozwalają to. Zostali tutaj znalezieni na prawe polowe. Ale niestety KM właśnie zmusił i do odwrotu jeszcze gaz. Ten granacik dymny. Uuu, co to? Maxim został zabity. No, Mołotow tak bardzo dużo nie zrobi. Załoga MG-42 w gotowości. Tutaj ucieczkę. Spotkanie z Sturmgewerami. Polacy się nie boją takiego ognia, tylko mogliby się zatrzymać, teraz bardziej ich oszczelać. Z tego musi być odcinek, bo z partyzantów jest jeden tylko. No, nie wiem czy tylko jeden, ale na pewno było... Nie wiem, wydaje mi się, że z trzy maksymalnie. O. Ale jakieś były już powtórki takie na pewno z motywem partyzantów, ale chyba nigdy tak duże. Takiego czegoś nigdy nie było, że czterech partyzantów. To faktycznie. Zawsze było na przykład w 1 na 1 partyzanci, o, to tak. Albo 2 na 2, ale czterech partyzantów to nigdy. Tutaj ta puma. Pumka ładnie zrywa. Ach, znowu ten KM. I zostali przyszpileni, nic nie zrobią. Ciekawe, że Niemcy nie chcieli zajmować tego. Oho. Pojazd lekki zniszczony. No cóż, była puma. O, Zizgan. Znowu Polacy. O, granat nasadkowy. Zabolało, KM został zneutralizowany. I opierdzielę przez tą wodę. I z żadnej broni przeciwpancernej tutaj oddział ginie. Ale grenadierzy jednak, cała armia niemiecka się wycofuje przed potęgą Polski. Zlikwidować ich. Że na Discordzie się zebraliśmy, będzie jeszcze inne tego typu rzeczy robić. No można, można próbować to takie właśnie, na przykład Ostrupen. Polecam też dla Niemiec, nie, 4 razy Ostrupen i tylko Ostrupensów robić. I też taka hołota, nie taka horda dosłownie 6-osobowych oddziałów. Mamy nowy oddział grenadierów. Tylko że oni mają właśnie mniej umiejek, ale no mimo wszystko by taka fala dosłownie w jednym miejscu jeszcze zebrać te siły i tak ruszyć, nie? Na przykład na sztab wroga albo gdzieś. 4 graczy i wszyscy Ostrupen. To by mogło, dobra, była horda orków. Co to tutaj? A, z domku wyszli. Yeah. Podwójni partyzanci. Niestety właśnie bez ulepszeń nie mają żadnych granatów. Dlatego ciężko im zneutralizować jakiś sprzęt. Już był taki plan. O, lokalne siły partyzanckie, ja się cieszę. Tutaj ten zielony całą armię swoją rozstawił w tym miejscu. O, granacik rzucony z syru. Idealnie w załogę. O, jakie kombo, wszystko wybuchło. Wypijmy za ten awans, no Polacy to wiadomo, chcą wypić za wszystko, lubią. Tutaj luks rozwalony. No i chyba ten wschód będzie już definitywnie zabezpieczony. Co tu mamy jeszcze? Oficer polowej artylerii od operacji połączonych i drużyna szturmu zmechanizowanego wraz z Festung Panzerni. Jakiś zagubiony oddział w akcji. Teciak. O! Z budynku obok im wyleźli, od razu weszli do budynku. O, rozwalili go. Może jakiś granacik tutaj by poleciał? O nie, Polacy giną. O. Dzielna piechota, dzielni Polacy. Zdobyli się na wszystko. O, najgorzej właśnie szkoda z tego sprzętu tutaj. Poborowi trochę muszą pomóc, swoim towarzyszom. Towaryści. Ale za dużo, oni są super doświadczeni. A tam alianci nie mają nic, tam Rusy dokładnie. O, bardzo ładnie zneutralizowane. A co tutaj po tej jest? Ten bot spamujący dosłownie byle czym, to jest chore. Granacikiem rzut, niezauważony. 200 punktów tylko zostało. Pojazd lekki zniszczony. Yeah. Zizgan. Kamikadze jest AFK. Nie, patrzcie teraz, kamikadze oberwał dużo i on zebrał siły. On zebrał siły na Panzer Grenadier, zbierał je przez 1000 lat. Patrzcie, buduje domek.
To był jego plan na życie. Panzer Grenadier w gotowości. Czyli zakopać zasoby Rzeszy i je wykopać nie wiadomo kiedy i wygrać wtedy. To jest jego plan. Plan na zwycięstwo Steinera. Ja pierdolę. Trzy oddziały. Ci tutaj zostali. Pierwsze uderzenie mają. Czyli wyszli z kamuflażem, są przez chwilę celniejsi. Jeden bot i jeden AFK. Nie no, patrzcie, Rzesza wstaje z kolan. Panzer Grenadier, cała armia teraz wyjdzie. No dobry plan, no przez całą grę zbierał zasoby, żeby zrobić w jednym momencie. Nagle się wrogowie myślą, a on jest AFK, nie? A on nagle wychodzi z 40 oddziałami Panzer Grenadier i wszyscy na Panzer Shreki. Oho, siły pancerne już coraz bardziej najeżdżają. No, co to było? Nawalał cały czas w ten, a ten mu raz sprzedał lepę i go zabił. Jeden z treciaków zneutralizowany, tu Polacy muszą wkroczyć. Tu Polacy by ich zniszczyli. Z pepeszkami na blisko. Co? Gin Hurenson? Hurwenson? Ten Maxim legendarny, który... Co jest? Bo to flankował karabin maszynowy własnym karabinem maszynowym. No tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Ten młodzież, on ciągle żyje. Ale ten budynek dalej można byłoby z niego wychodzić. O, widzicie? Teraz użyte tutaj Gorta jednostki są niewidzialne na minimapie. Dla Niemców. Także ponoszą straty. Gdzieś tu chyba, nie? To... Peciak znalazł sztab niemiecki. Tak tutaj został rozstawiony. Ojo, idzie cała horda teraz Polaków. Pokażcie to. Jest. Miejscowi szpiedzy, jednostki AK to są. Wszyscy na glebę musieli paść. Polski węgorz. Tam Teciak obrywa za dużo. Uszkodzone główne działo. Oj, są z Rudym 102. Oj, pierdziela jaka sieka. O, Niemiec w szoku. O, sukiń syny. Ujo, i blob obsrał się Polaków. Czemu nikt nie chce mi pomóc? To Polacy, oni prędzej cię zabiją i okradną niż ci pomogą. Ojo, to jest zneutralizowane działo? Ale nie, żadnego Niemca. Zero litości dla Szwabów. O, Maskarina też już tutaj. Gacie pełne. Polacy się mszczą na najeźdźcy. Ten tutaj jakieś dziwne manewry robi w sztabie. Że Teciak się wycofał, tak? Gdzieś tu faktycznie, Teciak przeżył na jeden zdrowia. Jo pierdziele, wojna polsko-niemiecka, to jest ten moment. Wszyscy napieprzają. Rakiety grana poleciał w środek. Tutaj został nawet pojazd oznaczony. No i niestety. Trzeba, no. Tak jak na tym, tak jak na boisku, kiedy walczymy w piłce nożnej z Niemcami, tak samo i na polu bitwy. Przegrywamy niestety. Chyba złamanie. Tutaj ten oficer. Oficer na jeden zdrowia. Wróg zadaje nam straty. No, tutaj praktycznie jest natarcie już na całym froncie. O nie! Rozwalili go. Polacy nie zdążyli go naprawić. Rozkręcić go do końca. Ole Katusza. Piękne rakiety. Jedna zneutralizowana. Jeszcze chyba jedna salwa. No, udało się. Jedno działo przeżyło. I ten Teciak ciągle w bazie, nie? Czyli co? I ten, i zielono, czyli prawa flanka cała wyszła. Tutaj jest gościu z planem sprytnym, hitlerowskim na zwyciężenie wojny. No i ten żółty, który już nie ma praktycznie żadnych sił. Returned, yeah, powrócił. Zostało nam 25 punktów. Nie dajmy się pokonać. Germans are ready for such a trinistę. They are not ready for polnische partizans. Yeah, polnische szwajne, kurde. Verfluchte partizan. Polish army. Żule i menele. Jo, 10 punktów. Ostatni atak na sztab polskiej armii narodowej. Ostrzeliwani z każdej strony, ale oni się nie boją.
I koniec, koniec powtórki, ja pierdzielę, co to za jaja były. 19 minut na liczniku, szkoda, że ten gościu wyszedł po prawej, może wtedy inaczej by się to potoczyło, ale raczej nie. Wydaje mi się, że tutaj, kto był po prawej? Gord, właśnie Gord raczej bardzo defensywnie grał, chociaż w sumie na te pojazdy może powysyłał, ale raczej bronił tutaj swoich, tych nie nacierał aż tak. Więc raczej pewnie tak samo by się to skończyło, ale no ile tutaj Polacy dobrego zrobili, ile? Tu było 2, 14, pamiętajcie, chwała bohaterom. Uciekającym bohaterom również, ale... Dużo Polaków oddało życie za tą grę, o tutaj 8 kili, trzeci poziom doświadczenia. Nie wiem dlaczego Niemcy właśnie tak jakby tutaj, o co chodziło na przykład z tym, że on ma 2000 punktów zasobów ludzkich. Prawa flanka dosyć szybko upadła po tym, jak właśnie ustawił ludzików w domkach MG42 i jakby został wykurzony i tyle, i koniec gierki dla niego. I nagle się popłakał i zrobił olbrzymie ilości Panzergrenadier. Nie zrozumiem. No ale tyle. Dziękujemy za uwagę, widzowie. Pozdrawiamy tutaj wszystkich naszych widzów, jakiś Norbert, pan Hotdog, Doritos i Gord za tutaj przywrócenie chwały dla Polski walczącej. A jeśli wam się podobało, widzowie, pamiętajcie jakieś łapce w górę albo subskrypcji. Tyle. Dzięki i do następnego odcinka.